Dzień dobry, witam wszystkich uczestników konferencji. Mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać. Prosiłabym tylko o jakieś potwierdzenie. Słyszymy panią. Zaczynamy. Ja zapraszam na takie trochę praktyczne ujęcie kwestii hejtu, bo nie ukrywam, że, no, że spotykam się czasami z hejtem, mimo że uważam, że mam wielu dobrych znajomych i wielu życzliwych wokół ludzi, życzliwych ludzi wokół siebie, no to czasami zdarzają się takie sytuacje, w których nie ukrywam, przyjemnie nie jest, no ale wiem, że nie jestem w tym osamotniona. Także zapraszam na opowieść, jak to jest z mojego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia osoby, która zajmuje się wieloma różnymi sprawami. Dużo podróżuję, dużo się wspinam, dużo żegluję i przekładam to na moją pracę zawodową, czyli między innymi pisanie artykułów, książek. Tutaj kilka informacji o sobie, bo kto był zainteresowany, to już może tam wygooglował w Wikipedii coś na mój temat, ale nie chodzi mi o chwalenie się, tylko pokazanie, że mam podstawy do tego, żeby o wielu sprawach opowiadać, a no niestety potem odbiór tego w sieci jest rzeczywiście bardzo różny. Chciałam uprzedzić wszystkich, którym się coś udaje, że no niestety coś, co niektórzy nazywają sukcesem, oczywiście to rzecz względna, co to jest sukces, ale jeżeli nam się coś uda, to niestety jest tak, że będziemy mieli wielu świetnych kibiców, ale też będziemy mieli takich, którzy będą nam tych różnych osiągnięć zazdrościć. Ja dzisiaj się skupię na mojej pasji górskiej, czyli mam za sobą wejścia na 3 ośmiotysięczniki. Tutaj jest ikonka, zdjęcie Manaslu, jednego z nich. To jest właśnie jedna z 14 gór zaliczanych do korony Himalajów i Karakoru. Mam za sobą koronę Ziemi, czyli zdobycie najwyższych szczytów wszystkich kontynentów, jeszcze w takiej wersji poszerzonej, utrudnionej, czyli mogę to nazwać jakimś sukcesem, ale no właśnie, to jest tak, że tutaj zamieszczam taki mój ulubiony slajd, który pokazuje, jak wiele pracy trzeba włożyć w to, co się dzieje, w to, co nazwiemy sukcesem. Natomiast do tego trzeba dołożyć jeszcze, tutaj nie ma bardzo ważnej ikonki, a mianowicie tego, że jeżeli nam się coś uda, że niestety trzeba się będzie też zmagać z hejtem. No niestety jest to wpisane w jakieś tam dokonania, więc jeżeli się wszystko jedno, czy jesteśmy uczniami szkoły, czy wszystko jedno, czy podstawowej, czy ponadpodstawowej i bierzemy udział w olimpiadach, albo mamy dobre stopnie, albo jakieś sukcesy sportowe, no naprawdę będzie wiele osób nam tego zazdrościć pozytywnie, będziemy wiele osób motywować do jakiejś pasji, ale równocześnie znajdą się tacy, którzy chętnie będą deprecjonować te nasze osiągnięcia. Wielokrotnie zastanawiałam się, jakie są podłoża hejtu, co wpływa na to, że ludzie przelewają tyle jakiejś takiej goryczy i takich złośliwości, wrzucają gdzieś tam w jakieś komentarze, czy na Facebooku, czy pod artykułami, czy gdzieś tam w jakichś dyskusjach. Niezależnie od tego, kim jesteśmy i jaką drogę zawodową przeszliśmy, jakie mamy pasje, no znajdą się tacy, którzy po prostu będą nas hejtowali chociażby z nudów. Ja jeszcze rozwinę ten wątek, bo czasami jest to naprawdę kuriozalne, ale po prostu mam wrażenie, że wielu osobom się po prostu najnormalniej nudzi i po prostu śledzą w sieci wszystko i chętnie się wypowiedzą na każdy temat. No są to też właśnie rodzaj takich, ja to nazywam specjalistów od wszystkiego, niezależnie od tego, czy to będzie temat jakiejś tam diety cud, czy w jakichś tam dokonań sportowych, czy to będzie piłka nożna, czy skoki narciarskie. Są takie osoby, które chcą mieć do powiedzenia cokolwiek naprawdę w każdej dziedzinie. Więc oczywiście ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś uważa, że się zna na wszystkim, no to niestety
pewnie się nie zna na niczym, no ale gdzieś tam może podświadomie mu to w jakimś dowartościowaniu pomoże. Motywacją do hejtu może być też to, że ktoś kogoś nie lubi, czyli na zasadzie nie lubię kogoś, a to chętnie mu jakąś szpilę tam wetknę i chętnie mu dołożę. Myślę, że bardzo często też powodem hejtu jest no, takie leczenie własnych kompleksów, jakaś taka swoista zazdrość na zasadzie, no sam nie mam szansy tego zrobić, a często to nawet nie jest to, że nie mamy szansy. Nawet często hejterami są osoby, które w ogóle nawet nie próbują cokolwiek zrobić. Tam, gdzie trzeba włożyć sporo własnej pracy i rzeczywiście jakiejś tam determinacji, no to lepiej będzie skrytykować innych niż rzeczywiście dołożenie jakichś swoich starań, żeby być jak ta hejtowana osoba, bo naprawdę wiele rzeczy jest w zasięgu ręki, możliwości każdego z nas, natomiast no, lepiej leżeć na kanapie i przed komputerem i właśnie coś hejtować, niż rzeczywiście zdziałać coś samemu. No i to, co ja się często z tym bardzo spotykam, jeżeli chodzi o przede wszystkim książki, zwalczanie konkurencji. To, że ktoś jest w czymś lepszy, komu się coś udało, no to często właśnie też jest powodem do tego, że a nam nie wyszło, no to właśnie też tam może warto gdzieś tam zdeprecjonować te dokonania. No jeszcze do tych wszystkich wątków wrócę w dalszej części prezentacji. Natomiast oj, coś mi się akurat zadzieła, ale dobrze. Chciałam posłużyć się w tej prezentacji konkretnymi przykładami z różnych artykułów podróżniczych. Specjalnie politykę zostawiam, bo to jest odrębna dziedzina. Ludzie wylewają jad. No myślę, że jesteśmy społeczeństwem niestety, powiem wprost, no, moim zdaniem mało tolerancyjnym. Wszystko, co jest inne, dotyczy różnych mniejszości, no i polityki, to jest po prostu woda na młyn. Tutaj zawsze znajdziemy możliwość często takiej rzeczywiście no, bardzo ostrej krytyki, ale celowo właśnie jakieś takie sprawy związane z równością różnych grup społecznych, czy też polityki, to zostawiam. Tutaj chciałam się skupić na dziedzinie, na której no, uważam, że akurat się znam, czyli podróże, jakieś wyprawy górskie czy żeglarskie. I powiem szczerze, akurat zauważyłam wczoraj, próbując wyszukać konkretne przykłady, okazało się, że wiele portali jakieś takie krytyczne bardzo przykłady hejtu usunęło, w związku z czym tutaj stwierdziłam, że no może skoro tak, to wyciągnęłam jeden artykuł, który był związany z Everestem. Everest to jest góra, która no jest, można ją nazwać górą hejtu, może dlatego, że jest najwyższa, to przyciąga najwięcej uwagi i najwięcej krytycznych słów, natomiast no często niesprawiedliwych. No i tutaj kilka takich przykładów. Tutaj główną podstawą tych przykładów jest taki wywiad, właściwie trudno powiedzieć, czy to był taki typowy wywiad, bardziej czat, który ukazał się na portalu gazeta.pl w 2013 roku, po tym jak wróciłam z Mount Everestu, kiedy udało mi się stanąć na szczycie tej najwyższej góry świata. No i redakcja poprosiła mnie o to, żebym odpowiedziała na pytania internautów. No i stworzył się z tego taki wywiad, było bardzo dużo jakichś takich rzeczywiście fajnych komentarzy, ale było też sporo niefajnych. Teraz jak po latach do tego wróciłam, to muszę powiedzieć, że aż mną tak no, troszeczkę wewnętrznie zatrzęsło, że aż tyle tych komentarzy negatywnych było, no ale
tutaj kilka przykładów właśnie takich komentarzy. No pytanie, czy w ogóle warto sobie zawracać tą głowę i czy warto się przejmować. Mówię o tym dlatego, że na przykładzie tych komentarzy myślę, że każdy może odnieść coś do jakiegoś tam własnego podwórka, gdzie każdy z nas jest podobnymi komentarzami, może nie takimi jak tutaj, ale chodzi mi o jak gdyby jakość różnych zarzutów, no to na pewno każdy z nas się spotykał. No przykładem jest tutaj ten komentarz. Jeżeli chodzi o Everest, to podawane są trzy różne wysokości, w zależności od tego, czy korzystamy z pomiarów nepalskich, amerykańskich czy chińskich. Różnice dotyczą 2 metrów. Ja zazwyczaj korzystam z danych nepalskich, jako że te dane najczęściej pojawiają się na mapach, czyli chodzi o wysokość 8848 metrów. No ale proszę, tutaj jeden z internautów już mi tutaj zarzuca, że chodzi mi bardziej nie o zarzut, tylko o formę tego zarzutu. W zarzutu, że no, chodzi o to, że ja nie wiem, o czym w ogóle mówię. No i teraz pytanie, czy się w ogóle czymś takim przyjmować. Ja tutaj odpowiedziałam, że są różne wysokości. Jeżeli ktoś uważa, to znaczy dla mnie, osoba kulturalna, która chce mi zwrócić uwagę albo zapytać, dlaczego tak jest, że podaje inną wysokość niż ta osoba ma na swojej mapie, wystarczyłoby zadać grzeczne, kulturalne pytanie i myślę, że miałabym czas, żeby równie grzecznie, kulturalnie odpowiedzieć. Zresztą zawsze staram się, żeby było raczej kulturalnie w tych odpowiedziach. Natomiast no, tutaj widzimy ewidentnie, że od razu no, tutaj autor postu nie omieszkał zadać, podkreślić, że prawda, jest to kompromitacja. No nie wiem, czy kompromitacja mnie, czy bardziej tutaj w jakiejś takiej raczej swoistej złośliwości piszącego. Bardzo częstym powodem różnego typu hejtu jest zastanawianie się, jak wyglądają kwestie finansowe? Skąd ona czy on na to ma? Ktoś nie bierze pod uwagę, że mogą być to oszczędności naszego życia, że możemy jechać chociażby za granicę pracować, że w moim przypadku pieniądze na Everest były wieloletnimi oszczędnościami, które odkładałam na wykupienie mieszkania i no, pewne decyzje zapadają na tej zasadzie, że jedni sobie coś tam kupują i mają takie konsumpcyjne podejście do życia, inni oszczędzają i po prostu no, mają troszeczkę inne priorytety, nie palą papierosów, oszczędzają na różnych rzeczach, no po to, żeby mieć na upragniony cel. No ale proszę, tutaj już mamy kogoś mądrego, kto tutaj wie lepiej, skąd ja mam pieniądze. No i jeszcze tutaj, ponieważ jestem pilotką wycieczek, więc tutaj jest takie nawiązanie do oprowadzania wycieczek akurat po Egipcie. Akurat szczerze mówiąc, po Egipcie nikogo nie oprowadzam, a tutaj wytykanie, że jakieś wycieczki 60-latków, jak gdyby no nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast oczywiście koronny argument, z którym się bardzo często spotykam. No, od kogo mam? Od męża? No, to byłoby typowe, jak tutaj pisze internauta. No, tego typu hejty są, uważam, kompletnie nie na miejscu. Kiedyś miałam też taką sytuację, a propos praktycznych przykładów, kiedy skończyłam zdobywać koronę Ziemi, wróciłam z Antarktydy. To rzeczywiście była taka moja najdroższa wyprawa i mój tata, z którym się skontaktowałam wtedy tam przez Skype'a, mówi, wiesz, one to tobie napisał, że zdobyłaś koronę Ziemi, ale wiesz, nie czytaj tych komentarzy, bo tam nie ma sensu, żebyś się denerwowała. Jak na to powiedział, że nie czytaj, no to szczerze mówiąc, pierwsze co zrobiłam, to przyjrzałam te komentarze. No a tam właśnie między innymi, no ciekawe skąd ona na to ma. Na pewno bogaty tatuś jej to ufundował. No, oczywiście zarzut był śmieszny, bo nie mam bogatego taty. Tato nic mi nie ufundował.
Na wszystko pieniądze zdobyłam sama. Akurat w przypadku Antarktydy szukałam jakichś sponsorów, natomiast no, jeszcze nie miałam żadnej wyprawy, żebym nie musiała do tych wypraw dokładać. Ale po prostu naprawdę no, trochę szkoda, przykre jest to, że wszystkich tak interesuje nasza kieszeń, nasz portfel i nie biorą pod uwagę tego, że po prostu można naprawdę ciężko pracować, zapożyczać się i te pieniądze jednak jakoś w różny sposób jednak na te wymarzone wyprawy pozyskać. No dobra, kolejny przykład hejtu takiego poniekąd śmiesznego i kompletnie nieuzasadnionego. Tutaj na zasadzie takiej, że a nie wiem, nie znam jej, albo może ją znam, ale chętnie jej dołożę, bo nie wiem, z czymś tam może podpadła, może po prostu tak dla zasady. Tutaj mamy zdjęcie, no i właśnie, internauta pisze, że pani gapi się w obiektyw, a nie pod nogi lub pod siebie, że o to chodzi w tym wyczynie. Teraz można pokazać się znajomym, którzy mają tylko zdjęcia z Kanarów. Żenada, no, z podkreśleniem te żenada z wykrzyknikami. Co ciekawe, w ogóle to nie ja jestem na tym zdjęciu. To ja robiłam to zdjęcie, więc zarzut, że się lansuje, że pozuje do zdjęcia i że jadę w góry po to, żeby się pokazywać gdzieś tam właśnie na takich zdjęciach, no kompletnie jest nie na miejscu, bo ta akurat na tej drabince stoi jeden z szerpów i rzeczywiście no, poprosiłam go, żeby odwrócił się w moją stronę. To też nie jest osoba, która tam jakoś musi czerpać radość z pozowania do zdjęć. Natomiast no, kolejny wypadek, kolejny przykład tego, że jeżeli chcemy komuś, prawda, przypiąć łatkę jakiegoś lansera, no to można to zrobić. Kolejna sprawa, no to właśnie już o tym wspominałam, usprawiedliwianie własnych słabości i leczenie kompleksów. No tutaj polecam przeczytanie sobie tych postów. Oczywiście nie ma takiej opcji, jak tutaj internauci piszą, że ktoś kogoś ściągnie na szczyt Everestu. Na tej górze trzeba się naprawdę zdrowo namęczyć, trzeba zapracować na to, żeby się znaleźć na szczycie i zapracować nie tylko na górze. Do tego trzeba dołożyć wiele miesięcy albo i lat ciężkich treningów. Nie ma opcji, żeby ktoś po prostu nieprzygotowany i tak po prostu z marszu wszedł na Everest. Natomiast większość ludzi, którzy tam jeżdżą, to znaczy praktycznie prawie wszyscy, to są ludzie, którzy są ogromnymi pasjonatami gór, dużo chodzą po górach, ale oczywiście znajdą się tacy, którzy doskonale wiedzą, jak wygląda zdobywanie Everestu, no i tutaj w ten sposób piszą. Pomijam kwestię kultury i w ogóle sposobu dobierania słów, natomiast no niestety tak jest, że większość tych osób, gdyby nawet im dać pieniądze na wyprawę i powiedzieć, słuchaj, możesz jechać na ten Everest, czy jedziesz? Myślę, że większość osób jakby sobie przekalkulowała, jakie się ryzyko z tym wiąże, że można z takiej wyprawy nie wrócić, no to myślę, że po prostu by odmówiła, przestraszyłaby się takiej wyprawy. Także no tutaj jest bardziej szukanie, moim zdaniem, właśnie w tego typu postach, to jest bardziej szukanie usprawiedliwienia, że nie pojadę, no bo nie mam takiej możliwości, ale nie będę się przyznawał, że nie mam możliwości, że nic nie zrobię w tym celu, że nie będę trenował, że nie będę szukał sponsorów, że nie będę, nie jest to góra dla mnie. Lepiej będzie, jak po prostu, prawda, wmówię sobie innym, że właściwie to mnie ten temat nie interesuje, bo przecież tam tyle osób wchodzi. Oczywiście na Everest wchodzi dużo osób, ale to nie jest wcale tak, jak niektórzy myślą, że tam są non-stop jakieś kolejki, to nieprawda. Te kolejki się tworzą wyłącznie w jednego dnia w roku w optymalnym, tak zwanym oknie pogodowym. Można pojechać można próbować wchodzić na szczyt w ramach ataku szczytowego kilka dni wcześniej, kilka dni później będziemy mieli tą górę wyłącznie dla siebie. Jeszcze do kwestii różnych przekłamań, to do tego jeszcze później wrócę. Proszę, tutaj kolejny przykład postu pana, który
Albo pani, bo często jest tak, że ktoś się pod takimi postami ukrywa również swoją tożsamość i płeć. No, mam takie wrażenie, że mnóstwo tych postów jest pisanych przez ludzi, którzy w ogóle mają problem z językiem polskim. To znaczy, to trochę nie chcę nikomu sama wtykać jakiejś szpili i zarzucać na jakichś tam braków umysłowych. Ale jeżeli widzę tego typu post, to mam wrażenie, że ktoś ma mimo wszystko no, problemy z językiem polskim, z normalną pisownią, bo tak, pomijam problemy tutaj jakieś interpunkcyjne, czy w ogóle w umiejętność formułowania jakichś myśli, ale w ogóle no, ten post jest, tego typu posty są nieskładne. Jeżeli przypatrzymy się na strukturze postów w internecie, to mnóstwo jest postów świadczących o tym, że ktoś piszą je ludzie no, nie najwyższym IQ, a również myślę, że ktoś, kto jest rzeczywiście inteligentny, ma jakieś pasje, ma pomysły na to, co robić ze swoim życiem, jest oczytany, po prostu nie będzie sobie zawracał w głowy tego typu postami. Jestem za tym, żeby komentować w internecie, żeby pisać swoje uwagi, ale wydaje mi się, że no jest różnica pomiędzy takimi postami tego typu, a rzeczywiście konstruktywnymi postami w jakichś portalach takich rzeczywiście poważnych opiniotwórczych. No myślę, że chętnie zaglądam na przykład na portale takie jak Newsweek, czy właśnie jakieś takie, jeżeli chodzi o serwisy codzienne, nie na gazetę.pl, ale na wyborczą.pl i tam widać zupełnie inny poziom postów niż na takich portalach typu, nie wiem, Pudelek czy tego typu. No dobrze, lecimy dalej. Zdarzyło mi się, i to uważam, że to jest dosyć duże zagrożenie w sieci i sprawa wyjątkowo nieprzyjemna, że ktoś się podszywał pod moje konto. To zdjęcie, które tutaj widzimy, to akurat jestem ja, rzeczywiście ja, na szczycie Everestu, ale zdjęcie jest tylko tak dla przyciągnięcia uwagi, natomiast ważne jest to, co jest z prawej strony. Mianowicie, co mam na myśli? Byłam w jakiejś takiej sytuacji, że pewnej himalaistce, co do której miałam takie uwagi troszeczkę natury etyczne, ale nie, w ogóle nie obserwuję jej konta i do głowy by mi nie przyszło, żeby na jej profilu coś tam od siebie wpisywać. Ukazały się tam wpisy podpisane, ewidentnie wskazujące, że ja dokonuję tych wpisów. Ja o tym długi czas nie wiedziałam, dopóki doszło do mnie coś, że no dlaczego ty tam wpisujesz? Jest tam dyskusja, że pod nie swoim nazwiskiem wpisujesz coś tam tej osobie. No i muszę powiedzieć, że sytuacja rzeczywiście była niezręczna. Ja wtedy na swoim profilu facebookowym napisałam, że nie mam zwyczaju podpisywania się pod jakimiś tam lewymi, fejkowymi kontami i nie śledzę w ogóle profilu tej osoby. Natomiast można rzeczywiście zrobić dużo krzywdy jakiejś osobie właśnie przez tego typu działania i uważam, że jest to rzeczywiście nie fair. Ja jeżeli rzeczywiście chcę coś komentować, to uważam, że jak gdyby uczciwość moja względem siebie nakazuje mi mimo wszystko w ujawnianie swojego nazwiska i wydaje mi się, że każdy z nas powinien mieć odwagę do tego, żeby mówić to, co myślimy, jako my, a nie jako anonimowe osoby. No właśnie, anonimowość. Anonimowo każdy jest odważny. Tutaj kilka postów też na zasadzie, no nie mam co robić, to coś, to napiszę cokolwiek. Treść tych postów jest zupełnie jakaś nieuzasadniona i niestety nie najlepiej świadczy o inteligencji czy kulturze osób piszących, ale zwróćmy uwagę na to, jak są w ogóle podpisane te osoby. To nie są
podpisy, wpisy osób, które chciałyby rzeczywiście podzielić się swoimi konstruktywnymi uwagami, tylko no, jest wpisywanie cokolwiek, ale też widać, że no, nawet te osoby czują, że nie wypada się podpisywać, no bo są jakieś takie pseudonimy, które świadczą o tym, że nie wiem, niby takie poczucie humoru, ale takie w rzeczywistości mało śmieszne. Mało tego, mam wrażenie, że i pan Szklanka, i dawaj flaszkę, nie wiem, czy pan, czy pani, to tak prawdopodobnie jest ta sama osoba. Nie wiem, czy jest jakiś ranking tego, kto wpisze więcej postów. No, sposób pisania jest podobny, ale właśnie, wszystko zmierza do tego, że anonimowo to każdy sobie wpisuje, co mu tam przyjdzie do głowy. Kto hejtuje? No, tutaj muszę powiedzieć, że z moich takich jakichś tam cichych, może nie śledztw, bo szczerze mówiąc nie prowadzę jakichś takich klasycznych śledztw, ale z jakichś, no mam podstawy sądzić, że nawet osoby, które są nam pozornie życzliwe, przynajmniej na pokaz, gdzieś za plecami czasami potrafią wbić nam nóż w plecy. Mało tego, jeżeli chodzi o mnie, mam wrażenie, że nawet w rodzinie mam jedną osobę, która przy wszystkich powie, że mi kibicuje, natomiast gdzieś tam z tyłu, prawda, wpisuje takie, robi wpisy, które wie, że mnie trochę zabolą, bo dotyczą jakichś moich relacji takich rzeczywiście bliskich. Ja na szczęście, jeżeli chodzi o swoich bliskich, to moi bliscy mają do mnie pełne zaufanie, ja do nich też i dobrze wiemy, że postami nie należy się przejmować, dlatego że jakimiś takimi postami hejterskimi, dlatego że to, że ktoś komuś się wydaje, że dużo wie o naszym życiu, to no myślę, że bardzo ważne jest to wsparcie najbliższych, którzy wiedzą, że to, co się ukazuje w sieci, bardzo często nie jest zgodne z prawdą. No i niestety wrócę do tego, że im większe mamy sukcesy, tym jest większa szansa na hejt, na który musimy być gotowi. Niestety dużo złego robią też same media, bo wpisy pod różnymi artykułami to jedno, ale od dłuższego czasu już ewidentnie widać na różnych portalach, że spada niestety poziom dziennikarstwa i że idzie ku temu, żeby tytuły czy treść artykułów biły w klikalność. Często jest tak, że no, dziennikarz, który pisze tekst, niekoniecznie zna się dobrze na danym temacie, no ale wykonuje swoją pracę, pisze artykuły na różny temat, no i tytuł ma być chwytliwy. No i niestety później dochodzi do jakichś takich kwiatków. Tutaj mamy akurat podkreślone takie zdania, które dla mnie w ogóle są kuriozalne, dlatego że są po prostu niesprawiedliwe, są bardzo przykre dla wspinaczy zdobywających Everest, bo zostajemy cały czas przy tym Everestie. Oczywiście zdarza się tak, że na Everestie są osoby bogate, które stać na to, żeby zapłacić naprawdę grube pieniądze za wyprawę. Sama znam przykładowo księcia w Dubaju, który właśnie szejka z Dubaju, który wspinał się na Everest, ale jest jedna sprawa. Ten szejk doskonale był przygotowany do wyprawy, jest świetnym wspinaczem. W tym roku na przykład weszła na Everest kilka dni temu księżniczka, nie, mówiło się, że księżniczka z Kataru, ale też dziewczyna właśnie z rodziny tamtejszych szejków. I dziewczyna też była świetnie przygotowana do wyprawy. Także to nie jest tak, że jak ktoś ma pieniądze, to sobie górę kupi. Ten ktoś, nawet jak ma pieniądze, też musi być doskonale do wyprawy przygotowany i tak samo może na górze stracić życie. No i teraz
tego typu wpisy, jak mamy tutaj pod właśnie zakreślone w artykule, są naprawdę bardzo krzywdzące. Większość 95% albo więcej, 95% ludzi na Everestie są to ludzie, którzy wcale nie mają za dużo pieniędzy. Bo, tak jak wspominałam, już wrócę do tego, że są to pieniądze odkładane przez wiele lat na to, żeby jechać na tą wyprawę życia. I wcale nie jest tak, że motywacją dla kogoś jest to, żeby się potem chwalić tą górą, albo że ktoś nie miał do czynienia ze wspinaniem. To wszystko jest nieprawda. Ludzie, którzy jadą na Everest, to są ludzie, którzy są miłośnikami gór od wielu, wielu lat i na pewno mało kto rzeczywiście motywuje się tym, żeby się chwalić zdobywaniem góry. Zresztą bardzo dużo ludzi, którzy wchodzą na Everest, w ogóle nikomu nie mówi o tym, że była na Everestie. Ten Everest jest taką górą marzeń, ale po prostu trzeba góry naprawdę kochać. Także tego typu wpisy, jeżeli widzę, że jakiś dziennikarz pisze w ten sposób, dla mnie to tylko jest to przejaw tego, że w ogóle się na górach nie zna. Gdyby był chociażby miłośnikiem Tatr i rzeczywiście jeździł w górach, nie napisałby czegoś takiego. Wspominałam, że hejt jest też przejawem, jest też bronią, jeżeli chodzi o konkurencję. No rzeczywiście, jeżeli chodzi o moje książki, ja tych książek o górach, czy o żeglarstwie, czy o podróżach napisałam no więcej niż tutaj jest, ale to nie chodzi mi o to, żeby teraz reklamować książki, tylko powiedzieć o tym, że zdarza mi się tak, że widzę na jakichś takich portalach, gdzie się ocenia książki, gdzie się stawia tam jakieś gwiazdki, wpisuje się komentarze, że te moje książki często są oceniane przez ludzi, którzy chcą po prostu obniżyć mi ocenę, bo oczywiście nie mówię, że moje książki muszą się podobać wszystkim i bardzo cenię sobie na przykład uwagi typu: słuchaj, wiesz, a może tutaj byś w kolejnej książce, to radziłabym ci, nie wiem, napisać więcej o własnych przeżyciach, albo na przykład jak mi ktoś powie: wiesz, fajnie, że jest dużo zdjęć, ale na przykład one tam mogłyby być tam lepiej skadrowane czy coś. Tego typu uwagi ja sobie biorę jak najbardziej do serca i ktoś może kompletnie skrytykować moją książkę. Jeżeli mi powie to wprost od serca i po prostu powie, że mu się książka nie podoba, ja oczywiście wezmę to na klatę. Ale i wyciągnę z tego wnioski, bo uważam, że każda sytuacja w życiu nas czegoś uczy i nie mamy monopolu na wiedzę. Warto się uczyć też od innych i korzystać z tych uwag. Ale jeżeli ktoś krytykuje tylko dla krytykowania, tylko na zasadzie takiej, że widać, że nawet książki nie czytał, mało tego, że prawdopodobnie jej nie miał, ale po prostu chce sprawić, żeby w sieci się to gorzej pozycjonowało, to muszę powiedzieć, że jest to zagranie nie fair. Oczywiście no, każdy niech sobie wyciąga wnioski sam i niech się zastanowi, patrząc w lustro, czy jest okej w stosunku do innych, natomiast no, po prostu na pewno jest to krzywdzące. Na koniec kilka wniosków odnośnie jak ja sobie radzę z hejtem. Oczywiście każdy ma swoje sposoby, natomiast powiem szczerze, był czas, kiedy się szalenie przejmowałam każdą negatywną uwagą, ale potem przestałam, bo stwierdziłam, że nie, no nie może być tak, że ktoś, jakaś osoba, która często mnie nie zna, albo może zna, ale no po prostu nie będzie należała nigdy do grona moich przyjaciół, dlaczego ma taka osoba psuć mi humor, moje nastawienie do życia i sprawiać, że co, mam wpaść w depresję? Nie. Zaczęłam się przed tym bronić. To wymagało jakiegoś takiego mojego wewnętrznego przepracowania, ale tak. Po pierwsze, jeśli nie trzeba, nie czytam komentarzy.
Mówię, jeśli nie trzeba, dlatego że są czasami jakieś takie teksty, gdzie po prostu wiem, że chcę odpowiedzieć czytelnikom na jakieś zadane pytania, pod warunkiem, że będą to pytania mądre, sensowne i zadane w sposób kulturalny. Ale mówię o takich artykułach, gdzie ktoś mi tam pisze rzeczywiście jakieś złośliwości. Po prostu pomijam to i uważam, że nic się nie stanie, jak nie będę się wdawała w takie niepotrzebne dyskusje, dlatego że to jest taka znowu właśnie woda na młyn. Ja odpowiem, to tylko dam jeszcze sprawię satysfakcję osobie, która wbiła mi szpilę i widząc, że mnie to dotknęło, no to jeszcze to nakręci, prawda, kolejne negatywne komentarze. Z dużym dystansem podchodzę do uwag, tak jak już wspominałam, jeżeli ktoś mi daje jakieś słuszne, konstruktywne uwagi, zakładam, że nie mam monopolu na wiedzę i czasami mogę się gdzieś tam pomylić, mogę popełnić jakiś błąd i rzeczywiście takie uwagi w wypowiadany sposób taki no, kulturalny mogą być rzeczywiście bardzo przydatne. Ale jeżeli, tak jak tutaj podawałam przykłady komentarzy, które są ewidentnie niezłośliwe, niesprawiedliwe, no po prostu szkoda naszego czasu i naszej energii. Inaczej mówiąc, robię wszystko, żeby nie dołować się takimi komentarzami. Uważam, że jeżeli ktoś hejtuje, to ta osoba ma problem sama z sobą. To znaczy, nie wnikając już, jakie jest konkretnie podłoże hejtu ze strony danej osoby, uważam, że po prostu hejterzy są to osoby, które są chyba niedowartościowane, które mają właśnie duży taki współczynnik zazdrości wobec dokonań innych. Wolę skupić się na tym, żeby inspirować, żeby ludziom pomagać w realizowaniu swoich pasji, niż zadręczać się jakimiś właśnie takimi negatywnymi uwagami. No i tutaj prośba do wszystkich, którzy to oglądają. Pamiętajmy, że naprawdę słowa ranią bardziej niż czyny, że są osoby, które, ja akurat należę do osób o mocnej psychice, ale są osoby, które naprawdę możemy zniszczyć. Jest takie przysłowie chińskie, językiem można zmiażdżyć człowieka. I to rzeczywiście jest prawda. Tutaj jeszcze dodam taki przypadek z mojej rodziny. Mamy w rodzinie chłopca, który bardzo długo walczył z chorobą nowotworową. Wrócił do szkoły. Niestety wrócił troszeczkę opóźniony, jeżeli chodzi o rozwój psychiczny i fizyczny. I doszło do tego, że koledzy z jego klasy zaczęli się tak znęcać nad tym chłopcem, że założyli mu lewe konto, z którego robili wpisy, które doprowadziły, że ten chłopiec omal nie popełnił samobójstwa. Wstydził się przyznać rodzinie. My w rodzinie przez długi czas nie widzieliśmy, co jest grane, że chłopak kompletnie się wyciszył, gdzieś tam jakoś zamknął w sobie. A później doszliśmy właśnie do wniosku, doszliśmy do tego, jaka jest przyczyna jego zachowania. Na szczęście udało się w porę zareagować. Wszystko skończyło się dobrze, w czym zresztą była bardzo duża rola nauczycieli. Natomiast no myślę, że tego typu sytuacje po prostu powinny wyczulać nas na to, że nie wszyscy sobie z hejtem radzą. Także pamiętajmy, że ja uważam, że mądrzy ludzie nie hejtują. I mam nadzieję, że zrobimy wszystko, żeby walczyć o jakąś kulturę wypowiedzi w internecie i o to, żeby hejtu w internecie i w życiu było jak najmniej. Dziękuję bardzo. Może są jakieś pytania jeszcze? Tutaj, jeżeli jesteś zainteresowany kontaktem ze mną, to podaję namiary na moje media społecznościowe. No i dziękuję bardzo za uwagę. Pani Moniko, bardzo dziękujemy za wystąpienie. Chciałam zapytać, czy są jakieś pytania z sali, bo tutaj widzę, od internautów nie ma. Czy z sali są jakieś pytania, wątpliwości? Okej, to ja mam pytanie w takim razie. Przygotowałam się na tą sytuację. Z punktu widzenia dziennikarki, w momencie... jakby na prywatnym profilu wiem, co mam robić z hejtem.
ignorować, radzić sobie, nie wiem, ewentualnie usunąć, pisząc prywatny komunikat do tej osoby, a jak z profilami takimi, jaki ma pani, czyli profil podróżniczy, który ma jednocześnie, no jest służbowym profilem, nie jest profilem prywatnym, tylko służbowym. Jak to powinno dobrze działać, żeby nie pozwalać na ten hejt, a jednocześnie, żeby też no, nie zamykać zupełnie takiej dyskusji z osobami, które są po drugiej stronie. Panie. No muszę powiedzieć, że chyba tutaj nie ma jakiejś takiej jednej typowej odpowiedzi, takiej dobrej dla wszystkich. Ja powiem, jak to wygląda u mnie. Zdarzało mi się usunąć i zablokować na moim profilu osoby, które nie chodzi o to, że one miały inne przekonania, czy polityczne, czy jakiekolwiek niż ja, bo to, że ktoś ma inne poglądy, to no, uważam, że na tym polega też kultura obycia w kontaktu z ludźmi, że możemy porozmawiać na różne sprawy, o różnych sprawach, tylko właśnie językiem kultury. Natomiast zdarzało mi się zablokować osoby, które były zdecydowanie ksenofobiczne, nietolerancyjne w stosunku do innych, gdzie ta kultura wypowiedzi mocno szwankowała i po prostu u siebie takich ludzi wśród tych, którzy mi się wypowiadają na profilu, po prostu nie chcę mieć. Uważam, że różnica zdań tak, ale właśnie wszystko w kulturalny sposób. Natomiast były też osoby, do których pisałam indywidualnie, na zasadzie takiej, no uważam, że nie musimy robić publicznej dyskusji i tam doprowadzać do jakiejś takiej dyskusji, która jest nieciekawa, jałowa i zupełnie bezsensowna dla innych czytających i tylko tworzy niepotrzebny spam. No i gdzieś tam w prywatnej korespondencji na tak zwanym privie żeśmy wymieniali uwagi i bardzo często zdarzało mi się, że osoby, które miałam wrażenie na początku do mnie startują z pozycji takiej osoby, nie wiem, złośliwej, takiej chcącej mi tam dołożyć, potem w wyniku tej dyskusji, kiedy ja im napisałam do nich prywatnie, okazywało się, że gdzieś tam, prawda, te lody topniały i później nawet były osoby, które są do tej pory takimi, trudno powiedzieć, że moimi dobrymi znajomymi, ale kontakty są zupełnie okej. Natomiast no właśnie, tu jest pytanie, też trzeba pamiętać, że jakieś takie, nie możemy być, ja wychodzę z założenia, że nie mogę być za bardzo, znaczy nie chcę być złośliwa w stosunku do innych. Jeżeli ktoś gdzieś tam tym takim mieczem słownym w moim kierunku uderza, uważam, że ja nie muszę odpowiadać taką samą bronią. Wolę wyjść naprzeciw i wiem, że tutaj zacietrzewienie często prowadzi tylko do takiej nakręcania takiej spirali nienawiści. I dobrze jest no po prostu jak gdyby już nie eskalować tego konfliktu. Natomiast no, rzeczywiście czasami jest tak, że piszę jakiś artykuł i ktoś mi mówi, no nie, no ja wiem lepiej, bo ja tam byłem i to wyglądało tak. I o ile rzeczywiście zdarza mi się popełnić jakąś pomyłkę, jeżeli popełniłam pomyłkę, to się do niej po prostu przyznaję. Ale jeżeli ktoś ewidentnie widać, że no nie ma racji, no to szczerze mówiąc, to muszę sobie tutaj przemyśleć, czy warto w ogóle wdawać się w jakieś dyskusje, czy sobie po prostu odpuścić, machnąć ręką. Także no nie ma jakiejś jednoznacznej recepty, jak sobie radzić z hejtem. No każdy musi gdzieś tam swoją ścieżkę znaleźć. Ja raczej należę do osób ugodowych, więc zamiast walczyć, iść na wojnę z kimś, to wolę albo odpuścić, albo po prostu wejść w jakąś taką prywatną dyskusję i po prostu stonować pewne emocje. Rozumiem, bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania może z sali? To jeśli chodzi o spotkanie z panią Moniką, to już bardzo dziękujemy za to połączenie. E? E?
Ja również bardzo dziękuję.